Pewnego razu Rumcajs z Hanką zbierali w lesie zioła. Jutro w Iczynie będzie targ, powiedziała Hanka. Sprzedamy piołun i kupimy trochę przypraw. To jest prawdziwy piołun, gorzki jak pies. Pomaga na żołądek, wołała Hanka. Do diabła, Hanko, mnie już piecze pod językiem od samego mówienia, powiedział Rumcajs i poszedł do Iczyna. To było tak, Rumcajsie, płacze panienka. Przejeżdżał tędy na kobyle dowódca kompanii Karliczek i zabrał mojego Kubę na wojnę. Ja tego tak nie zostawię, powiedział Rumcajs. Hanko, musimy iść na plac ćwiczeń pod Ciężowski Stok, a tam dowódca Karliczek siedzi na kobyle Mirandzie i musztruje żołnierzy. Marsz! Marsz! Raz, dwa! Raz, dwa! Tył, hop! I dalej krzyczy Karliczek. Rechcą! Padni! 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 Nie umiecie ćwiczyć, padni! Krzyknął Karliczek. To ja was nauczę! Ale już tam przybył Rumcajsa, kobyła jak nie wierzgnęła. Iha! A dowódca Karliczek bęc na ziemię. Kubo, weź przykład ze swojego dowódcy. To było regulaminowe. Padnij! To pachnie zdradą! Pójdziecie do aresztu! Obaj! Na rok! Na dwa! Na trzy! Dla wiecznie głodnej kobyły piołun był wspaniałym przysmakiem. Zaledwie zdążyli zrobić 13 kroków, a spotkali pułkownika. Kobyła wykrzywiła się, bo piołun palił ją okrutnie. Poszli dalej, po 17 krokach spotkali generała. Miranda znowu się wykrzywiła. Ruszyli w dalszą drogę, ale już po paru krokach spotkali samego cesarza. A kobyła Miranda wykrzywiła się jeszcze bardziej. Co mówi regulamin? Po niemiecku powiedział do kobyły cesarz. Jeżeli mnie kobyła spotkam na swojego cesarza, mam mu się przyjrzeć z entuzjazmem w oczach i zawołać... Ja! Odpowiedziała po niemiecku kobyła. Richtig, tak jest, powiedział cesarz. A co robi cesarz, kiedy żołnierska kobyła wykrzywia się na niego jak 7 czartów?
No, każe zamknąć do aresztu jeźdźca, który na niej jedzie. Wedle wojskowego regulaminu odpowiada mu na to kobyła Miranda. Richtig, tak jest, powiedział cesarz. I tak wszystko się zmieniło. W zakratowanym oknie aresztu dowódca Karliczek podlewa tulipany. A w Iczyńskim oknie zapłakana panienka podlewała z Kubą rozwiniętą różyczkę. A Rumcaj z Hanką pognali na kobyle Mirandzie prosto do Iczyńskiego lasu.